to nasz Marcin Bachleda, 19-letni skoczek z Zakopanego, z WKS-u Zakopane. Jest pełna 19 lat. Rywalizował o miejsce w ekipie z juniorem, jeszcze Tomkiem Pochwałą. O, lepszy był na treningach nieco od Tomka i dlatego jego jako czwartego postanowił wystawić w ekipie Apoloniusz Steiner, ale tym skokiem oczywiście Marcin no, nie zachwycił. Potrafi skakać 0,2 punktu plus nota sędziowska. Razem daje to 112,7 punktu i pierwsze miejsce Aleksandra Hera. No, Wojciech Skupień, tak się rozgadałem na temat Niemca, że przegapiłbym start naszego reprezentanta. Tymczasem ładny skok w wykonaniu Zakopiańczyka, właściwie mieszkańca Poronina. Troszkę się martwiłem o skoczka naszego, czwarte miejsce, 99 punktów, nieźle. Będzie na pewno w pierwszej 30 na Mistrzostwach Świata Wojciech Skupiński, ale to nie przeszkadza w żadnym przypadku w sprawnym przeprowadzeniu konkursu. Robert Mateja, Chochołowa. No też ponad 100 metrów i też powinien być w serii finałowej. Jakoś tak wmówił sobie Mateja, że ta skocznia w Lahti mu nie odpowiada. Z taką dużą rezerwą podchodził do skoków na tym obiekcie. Prawdę powiedziawszy, no, nawet zastanawiałem się, czy stać go będzie przy tej takiej psychicznej blokadzie na to, żeby tutaj wywalczyć miejsce w pierwszej 30, no ale to już jest faktem, ponieważ Mateja ma numer 30, zatem 30 skoczków już swoje próby wykonało, jeszcze 20, ostatni przypomnę, 50 będzie skakał Adam Mały. Piotr Fijas z kamerą, Apoloniusz Steiner z chorągiewką, Adam na rozbiegu. Wspaniały skok Adama Małysza w pierwszej serii. Nie ma wątpliwości, że Małysz jest zadowolony, Apoloniusz Steiner. No mamy już pół złotego medalu, teraz trzeba sięgnąć po tę drugą połówkę, ale to gdzieś mniej więcej za 50 minut, może za niespełna godzinę. Podelektujmy się jeszcze tym skokiem Adama Małysza. Wspaniała sceneria. Gęsty śnieg, nienaganna sylwetka. Choć nie dostał 20 od żadnego z sędziów, ale 126 metrów. Niewielka przewaga nad Janem Ahonenem. 2,2 punktu. 2,7 punktu nad Martinem Schmidtem. Ale to niech oni się teraz martwią. No wyraźnie ta wielka trójka, o której się mówiło, Małysz, Ahonen, Schmidt, wyraźnie prowadzi po pierwszej serii, bo potem już Helwart ma sporą przewagę, sporą stratę. 17,7 punktu. Hanawelt czwarty, Hanawelt piąty, 20,4 punktu. Taka jest sytuacja po pierwszej serii. Poczekajmy, gdzie są nasi następni reprezentanci i będę oddawał głos do Warszawy. Jeszcze chwila, bo to ważne. Czy są w pierwszej 30 Robert Mateja i Wojciech Skupień? No Robert Mateja miał 100,5 metra. Myślę, że powinien być w tej pierwszej 30. Poczekajmy, to jeszcze chwila. Przepraszam, spojrzałem na odległości z treningu, z tych emocjach. Za chwilę to wszystko będziemy wiedzieli. Na razie pierwsza 18. Wojciech Skupień 19, a Robert Mateja 23. Zatem mamy trzech Polaków w serii finałowej, ale najważniejsze oczywiście jest to, że Adam Małysz jest na pierwszym miejscu po pierwszej serii konkursu skoków o Mistrzostwo Świata na dużej skoczni w Lahti. I kiedy zdobywał medale na Mistrzostwach Świata w Falun. Mateja. W powietrzu. O, niezły skok, dobry skok Roberta Matei. Choć on niezadowolony, ale wszystkie skoki tutaj treningowe i w serii kwalifikacyjnej były gorsze od tego skoku, który teraz oglądamy. Poprawił się o 2 metry
w stosunku do pierwszej serii, w której miał 107, teraz 109 metrów. Oczywiście to były drobne błędy w powietrzu, korekta rękoma, ale telemark zaznaczone ładnie, lądowanie prawidłowo, w związku z czym niezłe oceny od sędziów. Nie wiem dlaczego Niemiec 16,5 punktu, na szczęście te skrajne noty się odrzuca. Wojciech Kupień na rozbiegu. 19 po pierwszej serii. I Apoloniusz Steiner. A nad nim Piotr Fijas z kamerą. No, ułożenie prawidłowe na rozbiegu i teraz te ostatnie 6 metrów przy wyjściu z progu mają kapitalne znaczenie. No, w granicach 105, tak myślę, metrów skok Wojtka. Chyba nie dalej niż w pierwszej serii, w której miał 108,5, co dało mu 19 lokatę. Wolniutko spadają te śnieżynki, co znaczy, że wiatr w ogóle nie przeszkadza skoczkom. 100 metrów tylko, 100 metrów w tej serii i na 10 miejscu Wojciech Skupień. Spokojny Adam. Niewielka przewaga po pierwszej serii. No i nie czekał długo, ruszył. Wspaniale, wspaniale, fantastycznie. Coś nieprawdopodobnego. Jak ja się bałem, proszę Państwa, że on nie wytrzyma tej sytuacji, kiedy jego rekord, świeży rekord, pobił Martin Schmidt. Koło Schmidta Dieter Thoma, a mały 128,5 metra. Czy to starczy? Nie. Nie wiem, czy starczy. Jednak na drugim miejscu Małysz. Za Martinem Schmidtem. Schmidt broni tytułu mistrza świata, a Małysz jest wicemistrzem świata, ale to i tak jest wielki, wspaniały sukces. No, mieszane troszkę chyba uczucia Apoloniusza Steinera. Piękny skok, 128,5 metra, ale jednak po dokładnym zmierzeniu okazało się, to jest elektronicznie to wszystko mierzone, że jednak Martin Schmidt odnalazł się w jakiś cudowny sposób.